No to jeszcze raz powtórz. O, jest lepiej. 25, zapamiętaj, zapamiętaj. No to dajemy. To, co ważne jest dla łowców. Dajemy kondycję. Zręczność, jako że to będzie nasz łowca i będzie miał strzelać. I siła. Klasycznie dla wszystkich zbrojnych. Siła, zręczność, kondycja na maksa daje. Inteligencja. Obsługuje zdolności zapamiętywania, rozmawiania i uczenia się. Jest strzelą podstawową magów. Mądrość. Łowca później dostaje zaklęcia kapłana, nie? No to. Już wątpię, żeby mądrość miała jakiś wpływ na to. No ale. Dlaczego bym miał dodać? Jest to cała istotna dla druidów, bardów i paladynów. Dajemy mądrość. Inteligencja, żeby nie był tak zbyt pokrzywdzony. Pokrzywdzona. To ona jest kobieta. Dalej. Umiejętności. Kusze. Wielkie miecze. Ta kategoria. Oburęczne i półtora ręczne. Tak, wielkie miecze. Drapieżni nieumarli. Olbrzymy gobliny. Jaszczoroludzie. Drapieżni nieumarli. Co to jest? Ożywieńców wyróżniających się tym, że posiadają powłokę cielesną i atakują ludzi, żeby pożywić się ich szczątkami. Poruszają się zazwyczaj dość wolno i atakują swoje ofiary w walce bezpośredniej. Zaliczamy do nich gule, zombie i upiory. To dziękujemy. Szkieletowi nieumarli, tak. To jedna z najczęściej spotykanych odmian. Ożywieńców, nekromanci, tak. Dobra, szkieletowi nieumarli. Ale co tu jeszcze jest? Dobra, dalej. Wygląd. A Swim Dave sam dopasowuje kolory z portretu? A to ciekawostka. Kobita. Twoje chwile są policzone. O nie. Upuśćmy mu trochę krwi. Zaraz poczujesz, czym jest gniew kobiety. Tak, jeszcze powinienem ją nazwać, albo lepiej bez nazwisk. Imię. W drużynie zawsze u mnie musisz się znaleźć. A, L, I, A. N, A. Dalej. Mamy Della, mamy Alianę, Paladyn, Łowca. Tworzenie. To kto? Kogo teraz? Kobita. Mężczyzna. Kobita, mężczyzna, kobita. Mężczyzna. Kobita, mężczyzna. Mężczyzna. Tak. Pan w czerwonym. Rasa, kim ty będziesz? Będziesz człowiekiem. Bądź człowiekiem. Co ci szkodzi? Co ci szkodzi? Ale tu nie ma wtedy wieloklasowości i mi się to nie podoba. Cofamy. Rasa. Półelf. Niech będzie półelf. Klasa. I wieloklasowość. Co teraz? Nie ma nic, nie wiem, z bardem. Jest wojownik druid. Czy ja chcę wojownika druida? Jeszcze złodzieja ja nie mam. Wojownik mag. Co by na wojownika maga powiedzieć? Ta postać posiada umiejętność wojownika i druida, choć może wykorzystywać tylko bronie, które posiada jego druidyczny etos. To taki wojownik druid się za dużo nie zda. Ale na przykład kapłan mag. Nie może jednakże rzucać zaklęć będąc w zbroi. Dobry będziesz ty. Charakter. Neutralny. Neutralni wierzą w pełną i ostateczną równowagę sił i nie chcą postrzegać czynów jako złe czy dobre. Większość żyjących na świecie osób zdają się mieć jakieś sądy, więc prawdziwie neutralnych jest naprawdę niewielu. Robią oni co mogą, aby uniknąć stawania po stronie zła lub dobra, prawa lub chaosu.
Za zadanie postawili sobie utrzymanie tych sił w zgodnej równowadze. Neutralne osoby czasami są zmuszone do zawierania dziwnych sojuszy. Najczęściej muszą opowiadać się po stronie słabszych. Czasami jednak zmieniają barwy. Szczególnie gdy Nany nagle zaczyna zwyciężać. Prawdziwy neutralny druid mógłby przyłączyć się do sił lokalnego barona, by zniszczyć plemię złych gnoli, po czym odejść lub zmienić sprzymierzeńca, gdyby uprzedni wrogowie nagle byliby bliscy unicestwieniu. Starałby się zapobiec temu, by któraś ze stron stała się zbyt potężna. Oczywiście na świecie jest niewiele takich postaci. U mnie zazwyczaj są osoby neutralne, ale... To jest jak in a kapłan mak, tak, no. Ale ładnie poszło. Zapamiętaj 40. To ogólnie będą same dobre wyniki. No i chyba teraz wykraka i nie będzie. A może będzie? A jaki był przed chwilą? Dobra, niech będzie 46, już nic nie robię. Mądrość, inteligencja, zręczność, kondycja, siła. Tutaj podziękujemy. Dalej. Umiejętności. Bronie strzeleckie. Cepy bojowe, maczugi, młoty, wekiery, kije. Bronie strzeleckie to co? Proca. Nie chcemy procy. Ale on też... No nie wiem. Nie będzie miał zbroi, nie będzie zbyt genialny z bliska. Później ale będą jakieś zbroje dla czarujących, ale nie jestem pewien. Wekiery. Młot. Przywitajcie mój zegar. Też go nie lubię. Chyba, że go nie słyszycie. Ale wątpię, żebyście nie słyszeli. On tak dinda i dinda tak głośno. Jest strasznie irytujący. Identyfikacja. I magiczny pocisk. Tak. Dalej. Zapętanie czarów maga. Magiczny pocisk. Czary kapłana. Mogę 3 zapamiętać. Zadawanie lekkich ran. 8 punktów obrażeń. O połowę mniejsze. Nie. Ochrona przed złem. Teraz mi się nie przyda. Ochrona. No, leczenie. To. A to co? Przekleństwo. Po wypowiedzeniu zaklęcia obniża się morale progi histo. A co za tym idzie? Otrzymują one. Niech będzie. Wygląd. Już skopiowałeś wszystko. To jest mężczyzna. Uważaj na tyły! Uważaj na tyły. To wstyd, że musimy uciekać się do przemocy. To wstyd. Milczące ostrze tnie naj... Zajmę się tym. Postaram się załatwić to szybko. Mam go. A ja ciebie. Imię. No i teraz się zaczynają schody. Jak ja mam nazwać tego osobnika? Niech będzie. Jak ja nazywałem tamtych facetów z innej drużyny? Ten fragment musiał chyba wyciąć, jak się zastanawiam. Abdel. Niech będzie Abdel. Akceptacja. Del Aliana Abdel. Tworzenie postaci. Tak, 6 nie chcę. Nie lubię chodzić z całym pełną drużyną. Kobita, niech będzie. Nasza teraz owa kobitka będzie bardem lub złodziejem. Bard. Niech będzie bard. Rasa. Człowiek. Klasa. Bard. Charakter. Neutralny, dobry, neutralny. Cechy.
26. Czym się bardowie mogą bić? Teraz nie wiem, czy ręczą siłę. Ja ile było przed chwilą? Kurczę, no. Zapamiętaj 28. Dobra, robimy. Charyzma. Dla bardów. No, kondycja. O Jezu, jaka brzydka kondycja. I siła brzydka. Ale czy inteligencja też jest potrzebna? Zakładam, że jest. I oby też dobrze, żeby tak było, bo tak to bym marnował teraz kilka punktów. Dalej. Umiejętności. Bart może wszystkim się bić? Mam już ławce na dystans, mam paladyna na włócznie. Mam maga kapłana, z którym nie wiem, co zrobię. Teraz barda. A bardowie nie są zbyt mocni. To co by mu to dać? Łuk. Łuk i. Dobra, duży miecz. Wygląd. Kobita mag. Na nich! Na nich! Wszystkich was pozabijam. Bardzo neutralnie. Teraz imię będzie na cześć jednej z... zagraj Merki, to znaczy let's playki, bo to nie jest Polka, która mnie zainspirowała w ogóle do tej serii, albowiem jest to Alatrye. Alatrye. Chyba dobrze napisałem, że nie, to było troszeczkę śmiesznie. Ona prowadzi serię Zagrajmy w Pool of Radiance 2. Ruiny Mythdranor. To bardzo zlinczowana gra, według mnie dobra, i ostatnio zakupiłem oryginał i mam nawet soundtrack z tej gry. Niestety bez instrukcji, co mnie troszeczkę zirytowało i pewnie kiedyś kupię jeszcze raz, żeby mieć tą instrukcję, bo ja kupuję gry dla wartości kolekcjonerskich. O, mamy barda, mamy kapłana. Nie. I wyjdzie teraz, że będę miał te 6 postaci, bo jeszcze chcę... druida. No. To jeszcze druida, a muszę jeszcze mieć złodzieja. Może z którego zrezygnuję. Kobieta, mężczyźni, kobieta, kobieta. To teraz druid. Czy nie druid? Druid, nie druid. Druid, nie druid. Nie druid. Nie, cofnij. Niedziałki są ci fajni, od do złodziei. Kręcone włosy. Niedziałki są odporne na trucizny i magia. No dodatek z niezwykłą prawnością posługują się pracami. Przydają mu również ograniczoną umiejętność widzenia ciemności, a każde siły otrzymują premię do zręczności. Żyją trzy odmiany niziołków. Włosostopi, ogromniaści i mocorniaści. To jest coś. Złodziej. Tak szukam tego złodzieja, już tak chciałem wyklinać, że co? Niziołek nie może być złodziejem? Tak. Coś mi tu nie grało. Neutralny. Chyba, że. Wielkosobność. Wojownik złodziej. Tak. Neutralny. No i charyzma ci nie jest w ogóle potrzebna. Mam tutaj dwóch już charyzmatycznych herosów. Zapamiętaj. 35. Muszę pamiętać 35. Dobra, robimy. Zręczność. Kondycja. Siła. Inteligencja. Mądrość. Dalej.